Kowalska z grupy Tanki. Wszędzie dookoła robi się majowo, w parku zakwitają majowo kasztany, na łąkach majowo klekocą bociany. Majowego nieba obłoki majowe majowym deszczykiem zasają na głowę. Dziękujemy, Alu. Chcę jakoś nie przyjść, maję, może jechał miś tramwaje, może szpatał piękną miśki, może go zobaczył kurki, może Asia kurban maszy ufał ucho, nie przeprosił i głanitwa. Ciekawe, czy wszystkie literki z abecadła zna już poznane przez nas dzisiaj na szkole z Afryki. Wiersz Bambo Juliana Tuwima przedstawi tym razem Zuzia Świecak z grupy drugiej. Ciekawe, czy co Banko powiedziałby na temat zachowania pewnej stonogi i pewnego jeża. Wiersz Stonoga i jeż Agnieszki Frączek przedstawi Lena Slapura z grupy czwartej. Stonoga i jeż, hej stonogo, dokąd zmierzasz? Gości gnam do pana jeża na krakersi i herbatkę. Jeż już czekał na sąsiadkę. Związał tuż pod brodą, na gaz stawił czajnik z wodą, zgroił grzybki na sałatkę i ozdobił stole kwiatkę. Spójrz na siebie, nie tak parę, mruknął patrząc na zegarek, a w dodatku przyjdzie mokra, bo też słyszę stuka w okna i na butach błota to wniesie mi tu na salonie. Mije kwadrans, pół godziny, jeszcze się żyma. To są piny. Pewnie zechce się tłumaczyć, będzie mnie belkami raczyć, ale kto by chciał jej słuchać? Wszak stonoga to kłamczucha. Ona zaś pod wiany stała, to butów wycierała. Dziękujemy, Lenko. Myślę, że możemy wytłumaczyć spóźnienie stonogi, a zobaczmy, dlaczego spóźnił się pewien słowik. Wiersz Spóźniony słowik Juliana Tuwima przedstawi Staś Aluszczak z grupy piątej. Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, bo pan słowik wszędzie wiątł być na kolacji. Tak się godzin wyznaczony zawsze pilnie szyna. A tu już po 11 i słowika nie ma. Wszystko stygnie, zupka z muszek na wieczornym na rosie. Sześć komarów na kiewaniu, konwariowym sosie. Młodzi wyraźna, przyprawiany gazem, więc w blasku, a na deser to zwierzczyka. Przemęczony w blasku. Może mu się coś uderzyło, może go zapadł. Szanowny kostka, zrabiny głosik z klawi. Dobrze, zazdrość, to skowronek, z bardzo skowronek. Jurka, ustwo, od rozmów.
pięciołka. Stawiłka mocno z głupią. Złamał nogę, o podłogę, ola woda, moja noga, kupcie trójne, bo ja umiem, że jestem trójna, kupiona, a jest łóżka wyzdrowiona. Dziękujemy bardzo. Naprawdę przezabawny ten pan Pierdziołka, ale równie zabawna była pewna Zosia, Zosia Samosia. Wiersz Juliana Tugina przedstawi Maja Ostałowska z grupy piątej. Jest zwyczajny wsi, a ja biegam razem z nim.
dotarliśmy do ostatniej stacji, na której stoi i czeka na nas lokomotywa. Wiersz Lokomotywa Liliana Dubina przedstawi Krzysztof Zarzewski z grupy czwartej. Ciężka, ogromna, mocniej spływa. Tu stoi, stoi i sobie. Dyszczy i gnucha, żar do zgrzanego i brzucha ducha. Duch taki gorący, duch taki gorący. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze bala czwarty do zipie. Wagony do nich podpoczepiali, wielkie i ciężkie żyłem stali. I pełno ludzi skończą na koniec, a nie ich koniec. A w drugim kole, a w trzecim siedzącym na kubasach, siedzą i jedzą w tym szczepki basen, a czwarty wagon.